To dawaj, ciągniemy wszyscy razem. I wchodzimy zaglądać, co jest w środku. Dobra, wszyscy. Raz, dwa, trzy. Bo? Tak zainaugurowano na oddziale pediatrii Bolseckiego Szpitala Świętego Łukasza funkcjonowanie bawialni, czyli miejsca zabaw dla dzieci, które przebywają na tym oddziale. A znaczenie takich miejsc w szpitalach dla dzieci nie jest do przecenienia. To przede wszystkim brak stresu i miłe spędzanie czasu na oddziale. Zależy nam na tym, żeby dzieci nie były pozamykane w salach, nie czuły się zestresowane i nie czuły się komfortowo, tylko spędzały czas jak najbardziej radośnie i w poczuciu tego, że mogą się bawić, mogą spędzać czas ze swoimi rówieśnikami, z rodzicami w miejscach, które są dla nich bezpieczne i przyjemne. W dziele stworzenia bawialni Bolesecki Szpital wsparło Wrocławskie Stowarzyszenie Pozytywne.com, które od 10 lat realizuje w całym kraju projekty Pokoje Życzliwości. Bolesecka Bawialnia jest właśnie jednym z nich. Szpitale zgłaszają się do nas. Wyłoniliśmy 50 najbardziej potrzebujących placówek na terenie kraju. Po weryfikacji pomieszczenia projektu staramy się pozyskać sponsorów i partnerów, żeby móc zrealizować świetlice dla dzieci. To jest projekt charytatywny w pełni. My jako stowarzyszenie zajmujemy się pozyskiwaniem partnerów i sponsorów i całość ufundowało u nas trzech sponsorów. Głównym sponsorem jest Pałac Brunów, czyli lokalne firmy, następnie dr Schumacher z Lubania i Energia Polska, wrocławska firma. Jak widać, bawialnia ma wiele stref do zabawy i odpoczynku, które angażują różne sprawności dzieci, i te ruchowe, i intelektualne. Przygotowanie pokoju i wyposażenie kosztowało 42 tysiące złotych. To już 15 pokój życzliwości, który powstał w całym kraju. Pani tutaj jest na oddziale z dzieckiem. No, dzisiaj właśnie otworzony jest ta bawialnia. Proszę powiedzieć, czy to coś takiego fajnego? Tak, bardzo fajne. Dzieci nie muszą siedzieć w salach, tylko przychodzą tutaj, szybciej czas leci, szybciej wracają do zdrowia i dzieci zadowolone są. No jak synek, widzę, reaguje żywo na to, co tutaj jest. No tak, właśnie bardzo mu się podoba. Od kilku lat bolesawianie obserwują kolejne szpitalne inwestycje, które przede wszystkim służą poprawie samych standardów leczenia. To przebudowy poszczególnych oddziałów szpitalnych i zakup nowoczesnego sprzętu. Ale Szpital Świętego Łukasza ma też ambicje holistycznego podejścia do chorób i ich leczenia. Stąd nie zapomina się tu o tej infrastrukturze towarzyszącej. Bardzo ważna pod względem życzliwości i można powiedzieć, że jest to mała inwestycja, ale jest to najważniejsza inwestycja funkcjonująca na tym oddziale i jedna z najważniejszych dla naszego szpitala, bo poprawia przede wszystkim tą życzliwość, otwartość dla pacjentów i to pacjentów małych, czyli bardzo mocno skupiamy się dla tych pacjentów, mocno się dla nich otwieramy i umilamy pobyt w naszym szpitalu tak, aby nie odczuwali tego, że są w szpitalu, a odczuwali bardziej, że są w miejscu bardzo przyjemnym, bardzo otwartym, a jednocześnie mogą być wyleczeni, mogą być uzdrowieni albo zdiagnozowani. Trzeba bowiem widzieć całokształt potrzeb i tych małych i dorosłych pacjentów. Właściwa diagnoza i plan leczenia choroby to jedno, ale proces leczenia, cała terapia wymaga jeszcze czegoś więcej. Leczenie to nie tylko leki i badania diagnostyczne, ale przede wszystkim dobre samopoczucie, dobra zabawa i przede wszystkim brak stresu. A wiadomo, że dla małego dziecka przebywanie w szpitalu to często stres, ból, różne sytuacje stresujące, więc tutaj jest miejsce, gdzie będą mogły odetchnąć i dobrze się czuć i zapomnieć o tym tak naprawdę, z jakiego powodu tutaj się znalazły. Bawialnia na oddziale pediatrycznym to też nie ostatnie słowo w tym procesie umilania dzieciom pobytu w szpitalu. Planuje się bowiem budowę przy tym szpitalnym budynku placu zabaw. Oddział pediatrii to oddział, który musi oferować szereg świadczeń medycznych, ale które muszą być urozmaiconymi rzeczami dla dzieci. Dlatego kolejną inwestycją to jest plac zabaw. Plac zabaw, który będzie funkcjonował przy szpitalnym oddziale pediatrycznym. No i w pięknym okresie, bo w okresie letnim. Także dziecko nie tworzymy zamkniętego oddziału, tworzymy oddział otwarty, który jest dla dzieci, dla rodziców, tak aby mogli nie tylko w czterech ścianach pomieszczenia być hospitalizowani, ale przede wszystkim mogli być otwarci, wychodzić na zewnątrz, na dwór. Słuszność tych kierunków budowania standardów na szpitalnym oddziale pediatrycznym potwierdzają zaś statystyki.
Do 2021 roku hospitalizowano na nim średniorocznie 1000 pacjentów. Do końca kwietnia tego roku tych pacjentów było już ponad 500. W 2020 roku średni czas przebywania dzieci na oddziale wynosił ponad 5 dni, a w tym roku są już to tylko 2 dni.